bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Szybowcowej
doskonale, który doskonale opanował sztukę akrobacji lotniczej. Jemu takie przeciążenia są niegroźne. Jest wytrenowany, jest zna wszystkie zjawiska związane z tym, co przed chwilą Państwu powiedziałem. Stąd też możemy obserwować dynamiczne figury. Maciek Spieszyński na co dzień, Szymonek Narodowu Warszawskiego, to właśnie Narodów Warszawski jest jego sponsorem, to dzięki temu, że wspiera go Maciek Grzyb. Wychował się w lotnisku. On mówi, że bardzo dużo czasu spędzał pod płotem lotniska, obserwując jak samoloty startują, lądują. To tutaj połknął tego bakcyla lotniczego, który pozwolił mu dojść do mistrzowskiego poziomu. W tej chwili mamy dwóch mistrzów. Maciek Pospieszyński, samolot Extra 330 i Artur Kielak na samolocie XA-41. Ale zwróćcie Państwo uwagę, to są samoloty akrobacyjne. Jak Państwo wspomniałem wcześniej, jedna linia koncepcyjna, nazwijmy to, czyli sam średniopłaty. Nie będę tu mówił szczegóły, ale samolot akurat jest nieco niższy. Jest niższy samolot. Konstrukcja lżejsza niż Extra. I spójrzcie, drodzy Państwo, jak się pięknie razem wykonują ten. Pewnej uwagi. Pilot z przodu nie może wykonywać manewrów, których nie powtórzy pilot będący z tyłu. Z tyłu zaś musi cały czas utrzymać się w takiej pozycji, by jego lot nie był zakłócany strumieniem zasilkowym, śladem aerodynamicznym samolotu. Także, drodzy Państwo, nie jest to element łatwy. Tym bardziej, że tutaj ta formacja została stworzona tu i w tym momencie. Oczywiście piloci wcześniej powoduje reakcję samolotu. Mała awaria mikrofonu, ale już sobie radzę. I stąd się Państwo mijamy. Samoloty minęły się z prędkością względną względem siebie około 600 km na godzinę, tak? Dlatego, że każdy z nich miał około 300 sumarycznie jeden na drugiego strzelanie. Jego pasją są sztuki walki, także drodzy Państwo, człowiek z wszechstron dbający niesamowicie o swoją kondycję. Zresztą serdecznie Państwa zapraszam na fanpage Artura Kielaka Full Force, gdzie chyba nie ma zdjęcia, na którym by nie był szeroko uśmiechnięty, szeroki uśmiech świadczący o tym, że latanie lotnictwo skłaniało Ben Offline. A teraz stop nazwa Full Force. Wszędzie ja tu zresztą zapraszam do jego stoiska, które opisane jest Full Force film. Pan za 50 minut będzie się Państwo za chwilę spotkać. Skąd się wzięło to Full Force? Otóż jak szkolił się w akrobacji lotniczej w Anglii, jak to samolot, to angielscy piloci powiedzieli, że ty latasz bez kompromisów. Nie ma u ciebie statów pośrednich. Albo lecisz, albo nie lecisz. A jak latasz, to latasz na full force. No i stąd się wzięło takie hasło rozpoznawcze Artura. Full force, 2F w podpisie ma. Co świadczy o jego charakterze, o sposobie latania. Słychać TV.